Blisko 30 strażaków gasiła pożar, jaki powstał w środowy wieczór w jednym z obiektów magazynowych przy ulicy Sportowej. Strażacy zostali powiadomieni o zdarzeniu tuż przed godziną 19. Na miejscu okazało się, że płonie konstrukcja dachu na obiekcie mającym wymiary 25 na 15 metrów. Akcja gaśnicza trwała dość długo, bo ponad 3 godziny. Na szczęście wewnątrz nie było ludzi, ale znajdujące się w nim mienie miało już znaczącą wartość. W magazynie stacjonowały wózki widłowe, ciągniki. Sprzęt dzięki sprawnemu działaniu strażaków udało się ocalić. Pożarnicy nie tylko ugasili ogień i wszelkie jego zarzewia, ale również dokonali rozbiórki niebezpiecznych elementów konstrukcji spalonego dachu. Przyczyna pożaru jeszcze nie została ustalona.